Cześć, jestem Klawiotokaną, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Siostry Ania i Jola sprzedają wiosną tulipany w różnych punktach miasta. Pewnego dnia podzieliły między sobą 70 tulipanów w taki sposób, że Ania otrzymała x tulipanów, a Jola y tulipanów. Każda z nich ustaliła inną cenę za jednego tulipana. Po sprzedaży wszystkich kwiatów okazało się, że obie dziewczyny otrzymały taką samą kwotę. Gdyby Ania sprzedała Y tulipanów, to otrzymałaby 45 zł. A gdyby Jola sprzedała X tulipanów, to otrzymałaby 80 zł. O czy ile tulipanów sprzedała Ania, a ile Jola? W jakiej cenie za sztukę sprzedawały tulipanie Ania i Jola? Dobra. No to zacznijmy od tego, że tutaj mamy ceny, znaczy ilości tych tulipanów, a nie mamy cen. No i wiemy, że X plus Y to łączna ilość tulipanów. A miały ich 70. Ok, czyli możemy z tego wnioskować, że Y to jest 70 odjąć x. No i teraz będziemy tutaj zastanawiać się, jak to zrobić. Wprowadzimy sobie a i b, czyli ile tulipanów sprzedała Ania? Będzie a. A Jola będzie B. No to zaczynamy. Ania przedała x tulipanów. I to się równa ilości jaką cena, czyli B jaką miała Jola. I tutaj Jola miała Y tulipanów. Czyli 70 odjąć X. Bo jakbyśmy to dali x'a, to już byłaby niewiadoma a, b, no x i y. Moglibyśmy się tego wszystkiego nie doliczyć. Dobra, to teraz Ania. Gdyby Ania sprzedała po cenie a taką ilość tulipanów od Joli, to zarobiłaby 45. Złotych. Natomiast gdyby Jola po cenie B przydała ilość tulipanów od Ani, to otrzymałaby 80 zł. No i mamy, moi mili, takiego potwora. Dobra, mamy trzy niewiadome, na spokojnie sobie poradzimy. Najpierw to sobie wszystko powymnażamy, czyli mamy tak AX to 70b i uwaga, od razu wprowadzamy, bo tutaj nam wyjdzie w mnożeniu bx. Minus bx tego, nie? A bx to jest 80. Czyli b razy x to jest minus bx, czyli tu będzie minus 80. Ok, to teraz tutaj mamy 70a minus ax Równa się 45 i bx równa się 80. Dobra, co zauważamy? Zauważamy, że mamy w jednym i w drugim ax. Zatem tutaj podstawimy to wystawione już ax. Góra tu leci do przepisania. Teraz tutaj 70a, odjąć 70b, i tutaj będziemy mieć minus 80. Zaraz sobie te znaki naprzeciwne zamienimy i opuścimy sobie klamerkę, żeby tego wiecznie nie pisać. Dobra, no to lecimy. 70a, odjąć 70b, dodać tutaj 80. To będzie czterdzieści pięć. Dobra. Przyjmujemy mamy siedemdziesiąt a mm, odjąć mm, mm, mm. odjąć o siedemdziesiąt b. Nic z tego nie zrobimy. To się będzie równać. Mm, minus. 35. Jak sobie to wszystko podzielimy przez 7, no to będziemy mieć 10a odjąć 10b minus 5. Dobra, to teraz to sobie zrobimy na 10. Czyli mamy a odjąć b. A tutaj będzie minus 1 druga. Dobra, czy nam to coś dało? Tak, jeżeli wyznaczymy tutaj z tego B, to będziemy musieli do tego podstawić. Czyli tutaj jeszcze dalej. To by było minus B równa się minus 1 druga. Dodać. Nie, jak przenosimy na drugą stronę, to będzie minus A. A teraz zmieniamy na przeciwne, czyli B. No to jedna druga dodać a, ok, i teraz stawiamy to tutaj, czyli mamy a x równa się będzie tu. 70 i jedna druga plus a minus 80. Z tego wyliczyliśmy z tego drugiego, że b to jest jedna druga plus a. I teraz uwaga, my tutaj to b też podstawimy. Może nam to coś da, że b. To jest 1, druga plus A. To jest razy x. Równa się 80. Dobra. No to skupiamy się tutaj na tej górze, że Ax jest równe. Połowa, no to 35. Dodać. 1, nie czekajcie, pomyliłam. To będzie 70. A. Odjąć 80. To przepisujemy. A tutaj mamy jedną drugą X plus AX. Czyli tutaj zaczyna się powiązanie na tym robić. To jest 80. Czy nam to coś tam da? Chyba nie. Bo w tym momencie już rozwaliliśmy to i tu jest to X i tu jest AX. A dobra, zostawiamy, kombinujemy dalej. I teraz to by było tak. AX to jest. Najpierw sobie zrobię 70A. No i z tego mam odjąć 45. Teraz to przepiszę. B. Jedna druga plus A. I teraz to. AX równa się. 80 i to będzie minus jedna druga x. Jak ja tutaj wprowadzę za ax to dalej mam dwie niewiadome. W tym momencie tutaj. Hmm. Czy możemy to jeszcze jakoś pozmieniać? No nie, ale tu jakbym Czekajcie, ten się na tym ostatnim, bo tak to i tak nie było, co więcej zrobić. Mamy tutaj, tak zrobimy x x, to jest 80 podzielić na b. Po co mi to? Już wam tłumaczę, bo my wiemy ile wynosi b. I teraz jakbyśmy to tutaj podstawili i tutaj pod tego a, to zaś będzie to nie będzie B, a będzie A. Czekajcie, to może się udać. Próbujemy. Zatem mam X równa się 80 na jedną drugą plus A. Dobra, już tutaj mało miejsca zostało, więc lecę tutaj. Opuszczam sobie tą klamerkę. No i to jest tak. 80 na jedną drugą to jest 160. I 8 plus 80a. Takie cudo. Dobra. Zatem spróbujemy to wbić tutaj. Mm, I mamy tak, a. Fajnie, bo się skróci z tym a. Może będzie, może będzie. I ma było 160, dodać 80a. To jest ten x, to się równa 70a odjąć 45. Dobra, czyli mam tak 160a, to się z tym skraca, mam 80, udało się. Mamy 70a minus 45, czyli mam tak 160a odjąć 70a minus 45 minus 85. Z tego wychodzi mi 110a równa się tutaj jak dołożę to mam 90 130? Minus 130? Dobrze mówię? No to tak być nie może. Ok. Usunęłam tamto. Weszłam sobie w odpowiedzi, bo nie umiałam sama na to wpaść i już wam tłumaczę. Otóż wracamy do pierwszej klamerki na tym etapie, bo to tam było dobrze. I wymnażamy tutaj razy a x, żeby mieć tu w tym miejscu bx. Czyli mamy ax kwadrat, tutaj wlatuje nam ax, b, czyli będzie te bx tutaj, 70 odjąć x. Reszta jest do przepisania, ale w tej formie, czyli mamy a70 minus x45, no i bx równa się 80. Podstawiamy dwie rzeczy do tego równania: za a i za b. No to będzie to wyglądać następująco. Na razie to tutaj zostawiamy. Te AX kwadrat. I teraz tak, będę tu chyba kolorami robić. Znowu TBX. BX mamy tutaj. I tutaj zostaje nam to AX, nie? Dobra. Czyli jest 80 razy kolor niebieskie. To równa się 45, a to mamy tu. Czyli tu mamy 45. No, i tutaj przepisujemy to na razie. Oczywiście, jeżeli opuściliście klamerkę, no to nic przepisywać nie musicie. I wychodzi nam tutaj, że. Dobra, opuścimy tą klamerkę, że ax kwadrat wynosi 3600. Pierwiastkujemy. Czyli Ax wynosi 60, bo nie bierzemy tutaj pod uwagę minus 60, bo A to jest ilość pieniędzy, za ile sprzedała Ania te tulipany. Więc nie może tak być. Ok, no to teraz możemy już wracać tutaj do klamerki. No i mamy, że Ax to 60. I teraz wracamy tutaj do tego, że b minus a równa się jedna, druga i bx to jest 80. Dobra. No to teraz będziemy to tutaj podstawiać, że do odejmujemy tutaj stronami pierwsze i trzecie równanie. To i to, będę to pisać teraz tutaj, mamy ax będzie odjąć bx 60, odjąć 80, czyli ax odjąć bx daje nam tutaj minus 20, a jak zamienimy to znakami, to będziemy mieć bx minus ax równa się 20. Teraz po odjęciu tutaj wyznaczamy x przed nawias, czyli mamy b odjąć a równa się 20. I my wiemy, gdzie to było znowu, że b odjąć a to jest 1/ druga. To wezmę znowu kolor na czerwono. Hop, że to jest to. Czyli mamy x razy jedna druga 20, czyli x równa się 40. No i tu już łatwo, bo mamy ax, czyli a razy 40 to 60. Mamy z tego wyliczyliśmy na czerwono, czyli x równa się 40. A tu mamy b, razy 40 równa się 80. Zatem a to jest 1,5, x to 40, a b tutaj nam wychodzi 2. Wówczas wracamy tu, że y to jest 70 odjąć x, czyli będzie 70 odjąć 40, to daje nam 30. A, x jest tu. Dobra, no to rozwiązanie. Ania sprzedała 40 tulipanów, a Jola 30. Ania sprzedawała tulipany po złoty 50 za sztukę, a Jola po 2 złote za sztukę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.